Witam wszystkich, ja jestem Kapelusznik. Jezus Maria, muszę w końcu zmienić to przywitanie. Oto odcinek spin-offu do wszystkich ostatnich rozdziałów, z wyjątkiem 1062. Miały być dwa oddzielne odcinki, ale zdecydowałem się zrobić jeden duży, ponieważ postanowiłem wyselekcjonować najciekawsze tematy, zamiast robić niepotrzebny spam. I teraz tak, tutaj macie listę tematów w tym odcinku i jak któryś temat będzie się odnosił do konkretnego rozdziału, to o tym wspomnę. Poza tym to wyjątkowy materiał, bo nie odnosi się do jednego rozdziału. Jednak mniejsza z tym i zaczynamy. Czarnobrody, jak wiemy z rozdziału 1059, był zainteresowany mocą Hancock. I jeżeli się nie mylę, owoc Hancock to Mero Mero no Mi i transformuje ludzi w kamień. Pomińmy kwestię, na jakich zasadach to działa, bo to również jest ciekawy wątek, ale na inny film. Co jeśli to też jest swego rodzaju pomyłka, albo Boa umyślnie kłamie, jaki ma owoc. I realnie, tak jak Luffy, posiada Zoan, a dokładnie Zoan Meduzy. W mitologii Meduza zmieniała ludzi w kamień, więc by się zgadzało. I czarnobrody pragną właśnie jej owocu, żeby posiąść trzecią moc. Liczba 3 wręcz prześladuje czarnobrodego. Przykładowo, nawet liczby w jego nowej nagrodzie mówią o trzech sercach. Moim zdaniem to absolutnie nie jest przypadek. Marco mówił, że ciało czarnego jest niestandardowe, czyli przypuszczając, iż posiada on przykładowo wady genetyczne w postaci trzech serc, może on używać mocy aż trzech diabelskich owoców. Tak proste rozwiązanie, a jak genialne. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób wydobywa moc bezpośrednio z innych użytkowników. A na przykładzie Hancock można jasno powiedzieć, że poszukuje trzeciej mocy do kompletu. Druga kwestia będzie kontrowersyjna. Otóż uważam, że postać Yamato może popaść w generyczność. Mam na myśli to, że jej postać stanie się zbyt powtarzalna. Na przykład, jeśli wróci do fabuły, to do końca mangi może się przedstawiać cały czas jako Oden, a momentami będzie sobie przypominać o byciu Yamato. Już na samym Wano ciągłe na każdym kroku powtarzanie, że ja jestem Oden, bywało irytujące. Przynajmniej dla mnie. Naprawdę, ja ją lubię oraz widzę w niej duży potencjał do rozwoju. Motyw postaci uwięzionej w jakiejś lokacji nie jest niczym nowym, lecz geniusz Ody mimo wszystko fajnie rozpisał Yamato u podstaw. Od razu stała się uwielbiana przez fandom. Aczkolwiek mam szczerą nadzieję, że autor mangi nie poprzestanie na tym, co stworzył i ujrzymy dalszy development córki Kaido. Jakiś czas temu pod jednym z moich filmów wywiązała się dyskusja, czy łowcy nagród zostali zaniedbani w serii. Ja z góry mówię, że tak, jak najbardziej. Przez większość arków byli tłem, a z liczących się postaci byli nimi kiedyś tylko Zoro oraz Mihawk. Owszem, przewinęło się wielu imiennych łowców nagród, jak Johnny i Yosaku chociażby, jednakże czy ktokolwiek z nich realnie wpłynął na fabułę serii, albo dokonali czegokolwiek znaczącego, jak mówię, łowcy nagród gdzieś tam w tle się ciągle przewijali. Niestety żaden z nich nie wybił się na pierwszy plan i niczego szczególnego nie osiągnął. No dobra, Johnny i Yosaku zatrzymali rebelię idącą na Arlonga. Ale no to jedyna taka sytuacja w serii, która ma ponad 1000 rozdziałów. Organizacja Cross Gulit, która rozpoczyna łowy na marynarzy, jest swego rodzaju ratunkiem tego wątku, gdyż z Krokodajlem i Mihawkiem na czele faktycznie mogą dużo namieszać. Wiele ludzi zastanawia się, co z Kobim i o niego pytają. Zatem odpowiadam, że moim zdaniem dojdzie do spotkania Luffy'ego z Helmeppo prędzej czy później. I to Gumiak ruszy na Wyspy Piratów w celu odbicia młodego kapitana. Ale to już będzie kolejny ark, gdy już odhaczymy wyspę doktora Vegapunka.
niestety nie mamy bezpośredniego potwierdzenia ich zgonów, także tutaj Oda ma dwie możliwości. Albo ich faktycznie uśmierci, mówiąc, że no trzeba było ich wrzucić do lawy, gdyż nie było innego sposobu na ich pokonanie. Aż takimi potworami byli. Albo ich przywrócić. I tutaj pojawia się niesamowicie interesujący wariant. Wiemy, że pod Wano jest ukryty Pluton. Zatem Big Mom oraz Kaido mogą powrócić na Plutonie, czymkolwiek on jest. A kiedy taki powrót? Otóż raczej pod koniec mangi, finalnej wojnie, by pasowało idealnie. Oboje szukając zemsty, tymczasowo by podjęli współpracę z rządem, chcąc dokopać Luffy'ego. Wszystkich zastanawia, czym jest marzenie Luffy'ego. Oda nie wyjawił tego od lat, zresztą jak masę innych tajemnic. Mówię o tym dlatego, bo warto się zastanowić, czym owe marzenie może być. Według mojej osoby, Luffy chce wolności dla wszystkich, co by się pokrywało z jego przyszłym tytułem jako króla piratów. Byłby królem wolności, człowiekiem dającym wolność, uwolniłby świat od światowego rządu. Natomiast wiele teorii w necie głosi, że owym marzeniem jest zorganizowanie wielkiej imprezy. I to też by było w stylu Luffy'ego. Ogromne party na koniec mangi z każdym towarzyszem broni idealnie by dopięło cały tytuł w klamrę. Na koniec potencjał serafinów, biologicznych cyborgów składających się z genów byłych władców mórz, dodatkowo posiadających geny Lunarian i lasery Kizaru. Plus warto mieć z tyłu głowy, że mogą skrywać jeszcze jakieś tajemnice. Potencjał tego wątku jest nieprawdopodobny. Ciężko określić power level serafinów na ten moment, ale na pewno są silni, skoro zmusili jednego z imperatorów do użycia haki. Więc gdyby rząd posiadał całą armię takich cyborgów, to wątpię w ich porażkę z kimkolwiek. A jeszcze się zastanówmy nad tym, czy takie serafiny nie mogą się rozwijać biologicznie oraz czy rząd nie posiada genów innych piratów, nie tylko byłych władców mórz. Wyobraźcie sobie teraz armię serafinów składających się z genów Białobrodego. Istna masakra. Także ja bym kapelusznik, dajcie swoje opinie w komentarzach, łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.